Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z Kimchi w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy zajmować się takim bardzo prostym, ale też bardzo przyjaznym dzieciom przepisem. Będziemy robić takie mini kotleciki, pulpeciki. Będziemy robić coś, co po koreańsku nazywa się tongrang deng. Dlatego, że tongram to jest kółko, a to są takie kotleciki w kształcie kółek. Wygląda na to, że czegoś zapomniałam przygotować, bo mój pomocnik tam ostro szuka jakiejś miski. O, co to masz? Tagliata. Mała? To co tak naprawdę będziemy robić? Koreańczycy klasyfikują nie jako kotlety, ale jako rodzaj dżonów, czyli placków. Takich placków, jak robiliśmy w poprzednim odcinku. Sonu, chcę spróbować papryki, więc wybaczcie. Ale tak, dlatego się to klasyfikuje jako placki, bo po uformowaniu macza się w jajku, obsypuje mąką i smaży na oleju. Tak jak te koreańskie placki. Więc dla Koreańczyków to są placki, dla nas, myślę, Polaków bardziej możemy powiedzieć kotleciki. Tak. I ta propozycja to jest coś świetnego do lunchboxa, do takiego śniadaniowego pudełeczka, szczególnie dla najmłodszych, bo te kotleciki są dobre i na zimno, i na ciepło, są bardzo syte i w środek wchodzi trochę warzyw, więc to jest taka fajna opcja, żeby przemycić trochę warzyw dla codziennej diety, jeżeli wasze dzieci nie przepadają za warzywami, co w moim przypadku raczej nie jest konieczne, ale zrobimy je, bo te kotleciki są super. W wersji dla dorosłych paprykę, którą teraz zajada Sonu, warto zastąpić chili, wtedy dostają te kotleciki takiego kopa, ale w wersji dla dzieci papryka jak najbardziej się super sprawdzi. I ja tu właśnie odkroję sobie kawałek papryki, nie za dużo, mniej więcej tyle, nawet może trochę mniej. Ona ma tutaj dodać taki lekki aromacik i pokroję ją w bardzo drobną kosteczkę. Tak, żeby ta papryka się bardzo nie odznaczała w tych kotlecikach. Można byłoby ją nawet jakoś zblendować, jeśli chcecie, ale wydaje mi się, że nie ma co blendera na ten przepis wyciągać. Przenosimy paprykę do miseczki. I będziemy jeszcze tutaj kroić marchewkę. W przypadku, kiedy używacie chili, to oczywiście nie taką ilość, tylko troszkę mniej. Jedna drobno pokrojona, nie taka bardzo ostra papryczka chili będzie tutaj idealna. Tak, teraz marchewka, mniej więcej pół marchewki. I tą marchewkę też drobno kroimy. Można ją zetrzeć na tarce, ja sobie zawsze wolę pokroić. I też po tą kostkę, jak już pokroimy, to możemy ją jeszcze tak przesiekać. No zobacz, Sonu, patrz te marchewki. Marchewki mi wyszło dość sporo, szczerze powiedziawszy, ale to dobrze. Będzie zdrowiej. Czosnek? Najpierw cebulę. Cebulę kroimy też w kosteczkę i tutaj pokroiłabym pół cebuli, nie więcej. Jajeczko. Jajeczko też? Zaraz będziemy dawać jajeczko. Tak, i cebula ląduje w miseczce, coraz więcej tych warzyw tutaj mam. Mam jeszcze szczypiorek. Tak naprawdę ja mam taki azjatycki szczypiorek, który się nazywa buczu. On jest taki płaski i nie smakuje. Buczu? Nie smakuje tak ostro. On nadaje takiego azjatyckiego aromatu, ale spokojnie nie musimy go dodawać. Jak dodamy zwykły szczypiorek, to też będzie bardzo dobre. Ja akurat taki miałam, więc dodaję ten. I widzicie, zrobiło mi się tutaj bardzo kolorowo w tej miseczce. I dodam jeszcze czosnek, tylko muszę mieć swoją praskę. Kolorowo? Będziemy jeszcze przyciskać tego czosnek. Ten czosnek, ja wiem, że mówiłam, że to jest przepis dla dzieci, ale dzieciom czosnek absolutnie nie zaszkodzi, a tylko wzmocni i tego czosnku nie będzie tutaj bardzo czuć, więc spokojnie możemy dać. Przeciskamy jeden ząbek czosnku, taki malutki. Mięso teraz wrzucamy do większej miski, bo będzie nam ciężko tutaj operować tym. Wkładamy 300 gramów mięsa mielonego. Tak, i do tego tofu. Dlatego mówiłam, że to jest bardzo pożywne i sycące. Tofu i mięso to jest coś, co się łączy w koreańskiej kuchni często. Tofu praktycznie nigdy nie jest używane w zastępstwie mięsa. Zanim ja nałożę rękawiczki i będę to wszystko mieszać, to jeszcze sobie posolę. I na taką ilość, no to solą będzie jednak solą, na taką ilość mięsa i tofu damy taką łyżeczkę soli, proszę. I muszę wam powiedzieć, że to jest chyba jeden z tych nielicznych przepisów bez oleju sezamowego na tym kanale. I bez sezamu w ogóle. Tu chyba nie będzie dzisiaj żadnych koreańskich składników, więc taki przyjazny osobom, które niekoniecznie się lubią z koreańskimi sklepami, z koreańskimi składnikami. Teraz dodajemy to.
I? Jajeczko. Skąd wiesz, że trzeba jajeczko? Wiesz? Jedno tylko. Potem będziemy dwa jeszcze robić, wiesz? Dajemy tutaj jajeczko. Trzeba dać też pieprz. Dajemy sporo pieprzu. Będziemy kichać chyba zaraz. Okej. Okay. Teraz będziemy to mieszać jak na kotlety mielone. To tofu, w zależności od tego, jak bardzo jest miękkie wasze, najpierw warto sobie w rękach rozgnieść, żeby za duże kawałki potem się nie wmieszały w te kotleciki. I będziemy teraz tą masę, taką bardzo fajną, ta masa jest bardzo zbita, w sensie nic tu się nie rozwala. Będziemy to formować teraz w kotleciki, w takie małe kotleciki. I po uformowaniu tych kotlecików będziemy sobie je maczać w mące i w jajku, więc ja sobie już tą mąkę i jajko przygotuję. Tutaj mąkę dajemy, proszę wsypać. Mhm. O! I jajeczko. Jedno. A jak nam potem będzie potrzeba, to weźmiemy sobie drugie. Widelec poproszę. Roztrzepujemy sobie jajeczko. Możemy sobie to jajeczko jeszcze trochę posolić, żeby to wszystko miało odpowiedni smak. Nie może to być zbyt takie mało słone. Te kotleciki robi się też tradycyjnie na koreańskie święta, jako jeden z rodzajów placków, które się smaży i potem ustawia się na takim stole dla przodków, ale wtedy te kotleciki są zwykle słabo doprawione, w sensie robi się je takie niesłone. Taka jest tradycja. Dzisiaj my robimy tak odpowiednio słone, tak żeby było smacznie je jeść. Tony tutaj się uparł, że musi mieć ostatnie słowo w tym doprawianiu. Tak, proszę do jajeczka. Dziękuję, więc doprawione jajeczka zostawiamy. Mieszałam to w rękawiczce, ale formowanie tych kotlecików w rękawiczkach nie jest zbyt przyjemne, więc warto zwilżyć sobie trochę dłonie i uformować te kotleciki zwilżonymi dłońmi, wtedy się nic nie będzie lepić do tych rąk. I nie robimy tutaj zbyt dużych tych kotletów, tylko takie i je rozpłaszczamy. Możesz formować tak, tylko potem trzeba dobrze umyć ręce. I formujemy takie kotleciki. Formujemy kotleciki. I ja tu już nie wiem, co ja tutaj robię w tym programie kulinarnym po prostu, jak to jest inny kucharz przejął stery. Tutaj suszew, który chyba już jest szefem kuchni, zamacza te kotleciki w mące. I powinniśmy je też zamoczyć w jajku, ale to zrobimy na końcu przed samym smażeniem, bo inaczej nam tu będzie wszystko pływać na tej desce. Więc tylko mąka, a potem jajko. To jest taka kolejność jak do kotletów mielonych, tylko że pomijamy bułkę tartą i tych kotlecików nigdy nie parnieruje się w bułce tartej. Kotlety w bułce tartej to nie jest coś w Korei popularnego. Są japońskie kotlety dongasy, które się panieruje w bułce tartej, a reszta jest zawsze bez panierki. A te kotlety dongasy to one są przecież z Europy. Im mniejsze one będą tak naprawdę, to lepiej będą nam się nadawały właśnie do lunchboxa, tak na raz, na jednego gryza. Jakbym była bardzo koreańska, to bym robiła to wszystko bezdotykowo, w sensie jakoś bym to tak w rękawiczkach formowała, te kotleciki, a potem pałeczkami maczała w mące, ale no to u mnie nie przejdzie. Nie jestem tak sprawna manualnie, więc wszystko to zrobię rękami. Jeżeli wolicie, to możecie się pobawić pałeczkami, ale nie polecam. Tu mam wyciągnięte, próbowałam, a to się wytnie chyba. I no nie było za łatwo. Kto to mi tu przyszedł z jakiejś kartkami? Panie są, no to kuchnia jeszcze, tu jest jakaś szkoła, czy o co tu chodzi? Sonu pisze dla was przepis. Bo ja zawsze potem w tych opisach pod filmikiem zapomnę jakiegoś składnika, zawsze mi ktoś potem pisze, że nie napisałeś, że trzeba dodać mięso do tych kotletów. Bardzo wam dziękuję, że piszecie, bo często mi się zapomni, zwykle te opisy dodaję na przykład o pierwszej w nocy, jak dodaję filmik i jak trzymacie rękę na pulsie, to ja się zawsze bardzo cieszę, oczywiście trochę mi głupio, ale zawsze się staram mniej składników pominąć, więc kiedyś będzie tak, że nie pominę żadnego. Kotleciki uformowane, trochę tego wyszło, a użyliśmy tylko 300 g mięsa. I teraz rozgrzewamy patelnię.
na patelnię wlewamy olej. Nie musi być go jakoś niesamowicie dużo. Wydaje mi się, że to jedno jajko mi na pewno nie starczy, ale na razie zrobimy sobie z jednym i zobaczymy, ile kotletów nam jeszcze zostanie. Zobaczcie, te kotleciki są naprawdę malutkie. Jeszcze podczas smażenia możemy je odrobinę rozpłaszczyć. Maczamy sobie każdego kotlecika w jajku. I przenosimy na patelnię. Po chwili takie zarumienione kotleciki możemy obracać. One są bardzo delikatne, więc przy obracaniu należy być ostrożnym, żeby ich bardzo tutaj nie pokiereszować. Zupełnie inna, przez to tofu to jest zupełnie inna struktura niż kotletów mielonych i też przez to tofu trochę bardziej to strzela, ale smak nam wynagrodzi. Wbiłam sobie też tu drugie jajko, bo na pierwszy rzut oka nie starczy mi tego. Kotleciki gotowe, możemy je ściągać. Co, no zobacz, kotleciki zrobione. Będziesz zajadał? Próbuj sobie. I takie kotleciki w towarzystwie ryżyku. Dobre? Mój mały tester smaku już zatwierdził, ale przypuszczam, że będzie zajadał potem z pudełeczka, więc przygotujemy taki lunchboxik. Tutaj jest trochę ryżu, nie za dużo. I do tego dużo kotlecików, bo one są takie na raz. Jeśli oglądacie czasami koreańskie programy, to tam bardzo często właśnie w pudełkach na lunch. Można też je kupić w gotowych pudełkach, ale takie domowe są dużo lepsze, mają dużo lepsze składniki i często takie robimy. Moje pudełeczko gotowe. Można tutaj jeszcze dodać trochę z mniej ostrego kimchi albo białego kimchi, na które przepis też był na tym kanale. I obiad, lunch, drugie śniadanie, jak zwał, tak zwał, do szkoły albo pracy dla dorosłych. Wtedy polecam jednak wersję z chili. Gotowy. Ja sobie tutaj jeszcze tylko raz spróbuję. Bardzo dobre i bardzo, bardzo soczyste. Bardzo mięciutkie. Zupełnie inny smak to ma niż nasze kotlety mielone. Ja bardzo lubię polskie kotlety mielone, ale to jest taka trochę lżejsza, delikatniejsza i zdecydowanie z większą ilością warzyw wersja. Jak widzicie, warzyw sporo. Są bardzo apetyczne i kolorowe. Naprawdę coś pysznego i bardzo szybkiego. To nie tylko do lunchboxa, ale też super opcja na obiad, na troszkę inne kotlety. Tongram teng, bo tongram to kółko, czyli takie okrągłe pulpeciki. Kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że mój przepis Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. To pa, pa! Co to masz? Weź sobie widelcikiem. Nie gorące. Tak. Zimne. Mój co? Na polach. Mój co? Papa.